Nowego dnia spotykamy się w tym wyjątkowym miejscu, które Bóg uświęcił swoją obecnością poprzez posłanie do fatimskich dzieci, a przez nie także i do nas, Matki Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Przychodzimy tutaj, aby powierzyć wszystkie nasze sprawy, nasze intencje, nasze radości i troski, to wszystko, czym żyjemy i co towarzyszy naszemu pielgrzymowaniu. Rozpoczynamy ten dzień od sprawowania Eucharystii, aby wejść w komunię z Chrystusem, aby przyjąć Go, gdy przychodzi do nas w swoim Słowie, w darze Eucharystii i we wspólnocie, którą tworzymy. Serdecznie pozdrawiam całą wspólnotę gromadzącą się na tej mszy świętej. Pozdrawiam księży koncelebrujących mszę świętą, szczególnie ojca Arkadiusza i grupę pielgrzymów, która z nim przybyła. Pozdrawiam też i moich pielgrzymów ze Starogardu Gdańskiego, z diecezji pelplińskiej. Wzbudźmy intencję dobrej modlitwy. Ojciec Arkadiusz będzie modlił się o dobre życie i opiekę Matki Bożej dla Karoliny. Aby nasza modlitwa była miłą Panu, by została przyjęta, wysłuchana, niech ona popłynie z naszych czystych serc, więc uznajmy grzeszność swoją i prośmy o Boże miłosierdzie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu. Ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by ci płynęły łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przybieraj żałoby jakby po umarłym. Zawiąż sobie zawój dookoła głowy, sandały włóż na nogi i nie przysłaniaj brody i nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona. I uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie, czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy dla nas to, co czynisz? Wówczas powiedziałem do nich, Pan skierował do mnie te słowa, powiedz domowi Izraela, to mówi Pan Bóg. Oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście od miecza, poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem. Brody nie będziecie przysłaniać,
Nie będziecie spożywać chleba żałoby, ale mając zawoje na głowach i sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani płakać. Będziecie schnąć z powodu nieprawości waszych i będziecie wzdychać jeden przed drugim. Ezechiel będzie dla was znakiem. To, co on uczynił, będziecie i wy czynili, gdy to nastąpi. I poznacie, że ja jestem Panem. Oto Słowo Boże. Stwórcę i Boga swego porzuciłeś. Stwórcę i Boga swego porzuciłeś. Gardzisz skałą, co ciebie wydała. Zapomniałeś o Bogu, który cię zrodził. Zobaczył to Pan i wzgardził. Oburzony na własnych synów i córki. Stwórcę i Boga swego porzuciłeś. I rzekł: odwrócę od nich oblicze, zobaczę ich koniec, gdyż są narodem niestałym, dziećmi, co nie mają wierności. Stwórcę i Boga swego porzuciłeś. Mnie do zazdrości pobudzili niebogiem, rozjątrzyli mnie swymi czczymi bożkami i ja ich do zazdrości pobudzę nieludem, rozjątrzę ich głupim narodem. Stwórcą i swego porzuciłeś. Alleluja, 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 alleluja. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go: które? Jezus odpowiedział: oto te: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje. Jezus mu odpowiedział: jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz i rozdaj ubogim,
a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Oto słowo Pańskie. Pewnie jesteśmy podobni do tego człowieka, który przyszedł do Jezusa i pyta: Nauczycielu, co dobrego czynić, aby otrzymać życie wieczne? Pewnie wielu z nas towarzyszy to pytanie: Panie, co czynić? W obliczu różnych sytuacji i wydarzeń, jakie nas spotkały i spotykają w życiu. Może właśnie to pytanie, które sobie stawiamy, spowodowało, że podjęliśmy decyzję, aby odbyć pielgrzymkę tutaj, do Fatimy, do tego miejsca, gdzie Bóg w szczególny sposób objawił się ludziom, posyłając Matkę Zbawiciela Jezusa Chrystusa z orędziem, które jest wezwaniem do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Może warto na samym początku zwrócić uwagę na to, że każde objawienie, które miało miejsce po tym historycznym objawieniu, które dokonało się w osobie i przez osobę Jezusa Chrystusa, ono wtedy jest autentyczne, kiedy nie wykracza poza ramy Ewangelii, poza ramy, które głosił i ustanawiał sam Chrystus. To fatimskie objawienie rzeczywiście w tych ramach się mieści. Pan Bóg posługuje się różnymi znakami po to, aby w różnej sytuacji życia człowieka zwrócić uwagę na pewne kwestie. Bóg z pewnością uznał, że przed 107 laty był czas, kiedy trzeba było przypomnieć ludzkości, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne, że trzeba podjąć dzieło modlitwy, dzieło pokuty i dzieło nawrócenia. Ta świadomość powinna nam towarzyszyć. Powinna nam towarzyszyć świadomość tego miejsca, w którym jesteśmy. Kiedy w czasach Starego Przymierza Bóg objawiał się Mojżeszowi, mówił do Mojżesza: zdejmij sandały z nóg, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Ta ziemia, na której my teraz jesteśmy, jest w wyjątkowy sposób również uświęcona. Uświęcona tym wszystkim, co wydarzyło się tutaj przed 107 laty, ale też i z pewnością tym wszystkim, co dokonało się tutaj przez tych 107 lat. Pewnie aż trudno sobie wyobrazić, jak hojny jest Bóg, jak hojnie, obficie udziela swoich darów. Jak wiele łask tutaj zesłał na tych, którzy tutaj do tego świętego miejsca przybywają. Dzisiaj w ramach naszych pielgrzymek jest też dzień wyjątkowy, bo to 19 dzień sierpnia. Wtedy przed 107 laty, w 1917 roku, w sierpniu nie było objawień Matki Bożej 13 dnia, tak jak to miało miejsce od maja tego roku do października. Już poznaliśmy historię tego miejsca objawień. Wiemy, że w sierpniu dzieci zostały aresztowane, były przesłuchiwane i więzione, aby nie dopuścić do kolejnego ich spotkania z Matką Bożą. Ale Pan Bóg ma wobec wszystkiego swoje plany. Czasami potrafi, nie czasami, tylko właściwie zawsze, potrafi również uczynić dobro z tego, co może wydawałoby się czymś przegranym, jakąś słabością, może nawet i grzechem. To właśnie tych kilka dni później, 19 sierpnia, dzieci ponownie spotkały się z Matką Bożą w drodze do Adjustel. Tam miało miejsce kolejne objawienie. Relacjonuje je między innymi siostra Łucja. I mówi, że kiedy ujrzała Matkę Przenajświętszą, zapytała ją: czego sobie Pani ode mnie życzy? Maryja odpowiedziała: chcę, żebyście dalej przychodzili do Kowadairia 13 i odmawiali codziennie różaniec. W ostatnim miesiącu uczynię cud, aby wszyscy uwierzyli. Łucja pytała dalej: co mamy robić z pieniędzmi, które ludzie zostawiają w Kowadairia? Mówi Maryja:
zróbcie dwa przenośne ołtarzyki. Jeden będziesz nosiła z Hiacyntą i dwie inne dziewczynki, ubrane na biało. Drugi niech nosi Franciszek i trzech chłopców. Pieniądze, które ofiarują, są przeznaczone na święto Matki Bożej Różańcowej, a reszta na budowę kaplicy, która ma tutaj powstać. Mówi Łucja, chciałam prosić o uleczenie kilku chorych. Maryja odpowiada, tak, niektórych uleczę w ciągu roku. I mówi dalej Maryja, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił. Taka była treść tego objawienia z 19 sierpnia 1917 roku. Jakże wielkie obietnice, które Bóg daje nam przez Maryję. My też tutaj przychodzimy, aby zostać uleczonymi. Zadajemy to pytanie, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Pan Jezus wskazuje na dekalog, na zachowywanie przykazań. Chyba trzeba zrozumieć, że to jest dopiero fundament i to jest dopiero droga. Zachowywanie przykazań Bożych nie jest jeszcze szczytem chrześcijańskiej doskonałości. Nie jest szczytem świętości, do której mamy dążyć i którą mamy zdobywać. Zachowywanie przykazań jest dopiero drogą, która do tej świętości chrześcijańskiej doskonałości prowadzi. To jest ta podstawa, którą powinniśmy kierować się każdego dnia, w każdej sytuacji naszego życia. To jest ta podstawa, o którą powinniśmy każdą chwilę naszego życia opierać. A co czynić więcej? Chrystus wynosi to dążenie do doskonałości na nieco wyższy poziom. Mówi do tego człowieka jeszcze idź, sprzedaj co masz i rozdaj ubogim. Rozdaj ubogim. Ubogi to ten, który mówi, który ma wszystko u Boga. Więc może to, co jeszcze w jakiś sposób nas zniewala, do czego jesteśmy przywiązani, mamy to wszystko ofiarować Panu Bogu. Mamy to umieścić niejako u Boga, w Jego sercu. Mamy to wszystko powierzyć dobremu Bogu, a On zajmie się tymi sprawami, które mamy. Ten młodzieniec z Ewangelii, jak zanotował to święty Mateusz, ostatecznie odszedł zasmucony, bo miał jeszcze wiele posiadłości. To znaczy, że pewnie ciągle, choć pytał, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne, chciał swoje życie budować po swojemu, według swoich planów, według swoich wizji, według swoich projekcji. Czy nie jesteśmy do Niego podobni? Wierzymy w Boga, ufamy Mu, pokładamy w Nim ufność, ale jednak gdzieś tam chcemy mieć to decydujące zdanie, które wypływa z naszego umysłu, z naszego serca. Tutaj trzeba zmienić to myślenie. To właśnie po to przybyliśmy tutaj do tego świętego miejsca, aby przez modlitwę, pokutę i nawrócenie zmienić swoje myślenie, aby bardziej otworzyć Panu Bogu perspektywy działania w naszym życiu. Bo to, co nas w życiu spotyka, jeżeli ofiarujemy Panu Bogu, jeśli przyjmiemy jako pochodzące od Niego, prędzej czy później zrozumiemy, że to było potrzebne, że to było wpisane w historię naszego zbawienia i stało się potrzebnym do tego, abyśmy zbawienie osiągnęli. Obiecała Matka Boża Łucji w czasie tego sierpniowego objawienia, że w ciągu roku wielu chorych będzie uzdrowionych. Ilu tutaj doznało uzdrowienia? Pewnie i fizycznego, ale nade wszystko to miejsce słynie z uzdrowienia duchowego. Więc tym bardziej mamy motyw, aby tutaj Panu Bogu powierzyć to wszystko, co nas boli, co nas niepokoi, czego nie rozumiemy, z czym sobie nie radzimy, gdzie brakuje nam sił, aby poradzić sobie samemu. Zresztą papież Benedykt często powtarzał, że ten, kto wierzy w Boga, nigdy nie jest sam, nie musi liczyć na samego siebie. Wprost przeciwnie, całą swoją ufność ma położyć w Panu. I właśnie taką ma być też i nasza postawa, którą chcemy tutaj przyjąć, której tutaj chcemy się nauczyć i którą z sobą chcemy zabrać do naszych domów.
z ufnością zanieśmy do Pana wszystkie nasze intencje. Za Ojca Świętego Franciszka, o moc i światło Ducha Świętego w prowadzeniu wspólnoty Kościoła Powszechnego. Ciebie prosimy. O pokój na świecie, w Ukrainie, w Ziemi Świętej, we wszystkich innych zakątkach świata, gdzie trwają wojny, o nawrócenie Rosji, o zapanowanie dobra, miłości i przebaczenia w sercu każdego człowieka. Ciebie prosimy. Za naszą ojczyznę Polskę, aby było w niej poszanowanie krzyża, poszanowanie wartości ewangelicznych, na których budujemy swoją tożsamość narodową i państwową. Ciebie prosimy. We wszystkich intencjach, które towarzyszą nam w naszym pielgrzymowaniu, niech dobry Bóg przyjmie nasze modlitwy, niech udzieli nam tych łask, które potrzebujemy i które są zgodne z Jego wolą. Ciebie prosimy. O dobre życie, opiekę Matki Bożej dla Karoliny. Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych, aby dobry Bóg otworzył dla nich bramy nieba. Ciebie prosimy. I za nas samych, abyśmy pokładali całą ufność w Panu Bogu, byśmy nie odchodzili od Boga z powodu tego, że jeszcze wiele posiadamy, czyli jeszcze wiele nas zniewala. Niech Pan będzie tym, który jest dla nas rzeczywiście drogowskazem w życiu. Ciebie prosimy. Dobry i łaskawy Boże, wysłuchaj naszą modlitwę. Wysłuchaj to wszystko, o czym Tobie mówimy i obdarz nas łaską swego błogosławieństwa, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z dziewicy nie naruszył panieństwa Matki, lecz je uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Pan z wami i z duchem pochodzi w górę serca znosimy jedno Pana.
Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, oddając cześć Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy się Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie,
Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć. Uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała, tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi.
Módlmy się. Najłaskawszy Boże, obchodząc wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, przyjęliśmy sakrament Eucharystii. Spraw, abyśmy za jej przykładem wiernie służyli dziełu odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pewnie zadawaliśmy Jezusowi w tej Eucharystii pytanie, co czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Mam nadzieję, że otrzymaliśmy odpowiedź. Tę odpowiedź przypomina nam zawsze Maryja. Czyńcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Abyśmy byli gotowi na pełnienie woli Bożej, na jej odczytywanie w naszym życiu, dzisiaj i każdego dnia, nieustannie trzeba prosić Pana, aby nas wspierał i wspomagał. Tym darem jest także i Jego błogosławieństwo. Niech ono towarzyszy nam w ciągu tego dnia pielgrzymowania i w każdym kolejnym dniu naszego życia. Dziękuję wszystkim wam za wspólną modlitwę, dziękuję braciom kapłanom, dziękuję wszystkim pielgrzymom z naszych grup i tym, którzy do tej wspólnej naszej modlitwy się dołączyli. Niech to błogosławieństwo wyprasza nam niepokalana Maryja Panna. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg, który odkupił świat przez swojego Syna zrodzonego z Maryi Dziewicy, niech was obdarzy swoim błogosławieństwem. Amen. Niech was zawsze strzeże Maryja Dziewica, która zrodziła dawcę życia. Amen. Wam wszystkim tutaj zgromadzonym, aby obchodzić jej wspomnienie, niech Bóg udzieli prawdziwej radości i szczęścia wiecznego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. I piękna jak wiosna, żyła prosto z wyjścia.